25 sierpnia w Sierżach Górnych zorganizowano 14 już dożynki gminy Kozienice. Zaszczytną funkcję starostów pełnili w tym roku Longina Sarnecka z Nowej Wsi i Andrzej Jung także z Nowej Wsi. Uroczystości tradycyjnie rozpoczęto mszą świętą dziękczynną za zbiory, którą w kościele pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła odprawili proboszcz tejże parafii ksiądz Piotr Andrzej Borciuch oraz ksiądz dziekan Władysław Sarwa z parafii pod wezwaniem świętej rodziny i ksiądz kanonik Kazimierz Chojnacki z parafii pod wezwaniem świętego Krzyża w Kozienicach. Wśród licznie zgromadzonych osób, rolników i ich rodzin znaleźli się również przedstawiciele władz państwowych, parlamentarnych i samorządowych. W oprawę liturgiczną mszy włączyli się także radni Rady Miejskiej Ewa Malec i Andrzej Kowalski oraz sołtys w Sierżach Górnych Janina Golik. A w kazaniu wygłoszonym przez księdza Kazimierza Chojnackiego była mowa o kultywowaniu wartości tajemnicy chleba i patronie rolników świętym Izydorze. W końcowej części mszy przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Prawda i burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka podziękowali za homilię i piękną liturgię słowami pieśni Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”, a w ramach tych podziękowań wręczyli drobne upominki. Po uroczystym nabożeństwie korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę Dentom OSP z Kozienic pod batutą Zygmunta Juśkiewicza przeszedł na boisko Ludowego Klubu Sportowego Megawatt. Tam odegrano hymn narodowy i powitano starostów dożynkowych. Następnie przekazano chleb gospodarzom, przewodniczącemu Rady Miejskiej Mariuszowi Prawdzie oraz burmistrzowi gminy Kozienice Tomaszowi Śmietance. Oto trud tej ziemi, dzielmy go sprawiedliwie. Dziękujemy Wam za trud Waszej pracy. Przyrzekamy, że dołożymy wszelkich starań, aby dzielić go sprawiedliwie. Następnie odbył się obrzęd dzielenia, a w tle mogliśmy usłyszeć pieśni dożynkowe w wykonaniu chóru seniora Złota Jesień z Kozienic. O znaczeniu dożynek oraz o ciężkiej pracy rolników mówili także zaproszeni goście i gospodarze tegorocznej imprezy, składając jednocześnie najlepsze życzenia. Gminne Święto Plonów to czas, w którym dziękujemy naszym rolnikom za całoroczny niedoceniony trud rolnika, o którym my wiemy, że nie odszedł do lamusa wraz z kosą i cepami. Jest to także okazja do powiedzenia o bolączkach, o problemach naszych rolników, o problemach, z jakimi się borykają. Błogosławieństwa Bożego, opatrzności Bożej, dobrej opatrzności Bożej życzę wszystkim rolnikom, wszystkim działkowcom, dobrych zbiorów, godziwych cen. A dzisiaj wspaniałej zabawy w Sierżach Górnych. W trakcie przemówień okolicznościowych głos zabrali także obecni na uroczystości przewodniczący Rady Powiatu Włodzimierz Stysiak, starosta Janusz Stąpur, posłowie na Sejm RP Czesław Czechyra i Marek Suski oraz prezes zarządu Enea Wytwarzanie SA Krzysztof Sadowski. Odczytano też listy gratulacyjne przesłane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalębę, wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego. Część artystyczną rozpoczął występ członków harcerskiego zespołu pieśni i tańca Grześ z Puław, którzy zaprezentowali się w strojach ludowych. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił także klub seniora Relax z Kozienic oraz zespół Motylek i przedstawiciele młodzieżowej estrady piosenki z Kozienickiego Domu Kultury Filip Kucharczyk i Marta Kusal. Co roku podczas dożynek nie mogło zabraknąć także licznych konkursów. W konkursie wiedzy rolniczo-ekologicznej przyznano 9 nagród ufundowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a które wręczał wiceburmistrz Igor Czerwiński. Rozstrzygnięto także konkurs na najładniejszy wieniec i kosz dożynkowy. Okazałe wieńce przygotowali mieszkańcy Holendrów Piotrkowskich, Ryczywołu, Staszowa, Samwodzia, Stanisławic, Chinowa i oczywiście Nowej Wsi. Tym dwóm ostatnim przyznano pierwsze miejsce, drugie zajął wieniec z Holendrów, a pozostali ex aequo zajęli miejsce trzecie. Upominki otrzymali też autorzy koszy dożynkowych, a byli nimi członkowie pracowniczych ogrodów działkowych z Kozienic i ze Świerży Górnych. Nagrody dla wszystkich ufundowane zostały przez Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe, a wręczał je burmistrz Tomasz Śmietanka.
Mieszczanka. Po konkursach przyszedł czas na wręczenie odznaczeń dla działaczy i zawodników LKS Megawatt. Srebrne i brązowe odznaczenia wręczali prezes tego klubu Ryszard Kwiatkowski i wiceprezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Wojciech Pysiak. Również odznaczeniem zasłużony dla rolnictwa uhonorowana została Teresa Starzyńska, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Środowiska w Urzędzie Miejskim. Medal wręczył starosta powiatu Janusz Stąpur. Po tak miłym akcencie był czas na kolejne występy artystyczne i zespół Gypsy Band. Kolejną atrakcją wieczoru był występ mentalisty Kacpra Kulika oraz oczywiście zabawa dożynkowa. Dodatkowymi atrakcjami podczas tegorocznych dożynek była bezpłatna grochówka, smalec i ogórki, stoiska twórców regionalnych i wystawa rękodzieła ludowego, ekspozycje firm i instytucji związanych z rolnictwem, kiermasz książki i wesołe miasteczko, a także punkt medyczny. Tegoroczną imprezę poprowadziła Elwira Kozłowska, dyrektor Kozieńskiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Organizatorem tegorocznych dożynek była gmina Kozienice, a wśród partnerów znalazł się m.in. Kozienicki Dom Kultury.